Nawet nie wiem, gdzie zacząć. Sztuka opowiadania historii. Może zacznę od tego, bo to jest bardzo ciekawy temat. Wszyscy jako ludzie dzielimy jakieś historie. To jest w zasadzie taki medium, nośnik naszych doświadczeń, informacji, przekonań, uczuć. To jest źródło naszego osobistego doświadczenia, które pomaga nam w uproszczony, symboliczny sposób przedstawić innym ludziom to, czego my doświadczamy. I każdy z nas jest takim nośnikiem sam dla siebie. Każdy z nas poznaje samego siebie przez siebie, więc jest nie tylko źródłem wiedzy o sobie, ale też źródłem poznania siebie, albo też źródłem percepcji siebie. I to jest to, co w filozofii nazywa się byciem. Czasami też mówi się o bycie, o byciu jako obiekcie, albo o czymś, co istnieje. Przykładowo jakiś obiekt, tutaj na przykład dysk zewnętrzny jako byt, jako istnienie. I to, co jest bardzo ciekawe, co możemy odkryć jako ludzie, to jest to, że jesteśmy świadomi siebie. Czyli możemy w ogóle zwrócić uwagę na to, że istniejemy i że jesteśmy. I to jest to, co reprezentuje sedno mojej duchowości. To jest moja duchowość. Polega ona na tym, żeby być świadomym siebie. Mi samemu zależy na tym, żeby być świadomym tego bycia i tego życia. Najbardziej jak to jest tylko możliwe. W taki sposób, żeby to przyczyniło się do mojego szczęścia. Żebym ja był szczęśliwym człowiekiem. I w ten sam sposób ja definiuję swój rozwój osobisty. To jest poznawanie siebie, to jest dowiadywanie się o sobie, co jest dla mnie ważne i istotne, to jest uznawanie swojego potencjału, odnalezienie tego potencjału, tego, co ja lubię, co jest dla mnie ważne, co chcę robić w życiu i usuwanie tego, czego nie chcę robić w życiu. Czyli mógłbym powiedzieć, takie szlifowanie siebie, jak diament. Jakbym uznał siebie jak diament, jako coś, co jest najcenniejsze dla mnie. I w zasadzie wy też tak powinniście myśleć o sobie, że jesteście sami najcenniejsi dla siebie. I chcę to oszlifować. I w trakcie tego oszlifowywania siebie, nasza historia może się co nieco zmienić. Czasami myślimy, że tamten kierunek jest dla nas ważny, że tam chcemy iść w życiu, ale idziemy i nagle okazuje się, że to nie jest ten kierunek. Chcemy go zmienić, idziemy wtedy w tamtym kierunku. Nieważne, czy ten kierunek reprezentuje jakiś szczególny cel dla nas, na przykład znalezienie jakiejś dobrej pracy, albo przeprowadzka, albo wejście w związek, albo rozpoczęcie jakiegoś nowego projektu czy biznesu, czy może jest to jakiś taki inny cel, na przykład dietetyczny, albo jakiś inny metafizyczny, jakiś duchowy, to podczas ścieżki do tego celu, gdy my idziemy do tego celu, my się przemieniamy, ponieważ cel zawsze zawieszony jest w przyszłości i zawsze czegoś od nas wymaga. Wymaga od nas nauki, próbowania, testowania, działania, sprawdzania i zawsze się czegoś uczymy podczas drogi do tego celu. I ten cel nas zmienia, ten cel nas przekształca. Mógłbym powiedzieć, że ten cel powinien nas nawet udoskonalać. Mówię powinien, ponieważ nie zawsze tak jest. Czasami rezygnujemy z celu, czasami okazuje się być on błędnym celem. Czasami tak naprawdę nie zależy nam na celu, ale na jakimś konkretnym uczuciu, bo chcemy się czuć dobrze, więc celem samym sobie nie jest osiągnięcie czegoś, ale nauka bycia i tym jest na przykład dla mnie moja duchowość, to jest nauka bycia, tego jak być tu i teraz. Jak być szczęśliwym teraz? Jak być świadomym teraz? Jak nie rozpraszać się negatywnymi myślami? Jak nie dopuszczać do tego, żeby mój umysł wpadł w jakąś neurozę, negatywny stan emocjonalny albo w jakąś fantazję, która oderwałaby go od rzeczywistości? I możemy powiedzieć, że kurczę, ta duchowość w zasadzie nie jest aż taka duchowa w stricte sensie abstrakcyjnym, tylko jest taka właśnie
materialno-metafizyczna, ponieważ łączymy świat rzeczywisty, materialny z tym, jak my go postrzegamy i z naszym byciem. I taka nieoderwalność w postrzeganiu świata rzeczywistego samym sobą nazywa się niedualnością. I takim, mógłbym powiedzieć, najbardziej ambitnie wysoce postawionym celem tej duchowości jest tak zwany stan niedualności, czyli mógłbym powiedzieć jedności, bo niedualność to jest niedwoistość, czyli niepodzielność, że nie ma dwóch obiektów, czyli jest po prostu jeden. To jest sens filozofii Advaity Vedanty albo non-duality, ale też wszystkich innych filozofii. Tak, mógłbym powiedzieć, egzystencjalnych, bo większość tych filozofów egzystencjalnych tak na dobrą sprawę badało poznanie tego bytu, chociaż nie do końca mieli czystą świadomość tego, co robią, w takim sensie rozpoznania niedualnej świadomości. Dlatego często odlatywali i mieli zaburzenia. Na przykład Nietzsche czy Schopenhauer też mają jakieś tam problemy, czy... A, było tych filozofów trochę. Z tego względu, że próbowali rozkminić naturę rzeczywistości przy pomocy umysłu. Uważam, że filozofowie to też są wysoce wrażliwe osoby, więc są podatne po prostu na różnego rodzaju takie zaburzenia właśnie typowo graniczne, gdzie nie są w stanie określić granic siebie względem rzeczywistości. Nie chodzi mi tutaj o ten stan niedualności, kiedy jesteśmy w jedności z rzeczywistością, tylko o taką psychologiczną, takie psychologiczne zaburzenie. I tak to już w zasadzie jest. Chciałem podzielić się z wami taką krótką opowiastką tego, dlaczego dzielimy między sobą historię, ponieważ historie zawierają treść nas, poznania tej rzeczywistości. I tylko w ten uproszczony sposób możemy się komunikować. I w każdej historii zawarty jest jakiś morał i jakaś wartość, jakaś rzecz, która tak jakby dodaje coś do naszego życia. Może też odbierać, ale w zasadzie to one nam dodają. Dlatego gdy oglądasz to wideo, czy jakieś tam inne nagrania rozwojowe, czy nie, zawsze masz takie poczucie, że to coś ci daje. To jakoś tak ulepsza twoje życie, urozmaica. Bo pokazuje ci to jakąś perspektywę na życie, której wcześniej nie znałeś, a to też otwiera twój umysł i pozwala ci zobaczyć coś z innej strony, której nie znałeś, i to czasami też tak pomaga nam uchronić się przed jakimiś niebezpieczeństwami, jeżeli ktoś doświadczył czegoś i ma z tego jakieś doświadczenie czy wniosek, którego ty nie masz, to gdy ty się tego nauczysz i gdy ty się tego dowiesz, to możesz się po prostu nauczyć czegoś i uniknąć jakiegoś błędu czy problemu. I w ten sposób nasze społeczeństwo wyewoluowało jako taki kolektyw, który uczy się o życiu, gromadzi wiedzę o tym życiu, żeby móc przetrwać, czy się rozwinąć, czy doświadczyć siebie jako byt, jako właśnie ten byt, jako ta świadomość siebie. I w tej chwili też mamy internet, można powiedzieć, że to już jest taki kolektywny umysł. A ciekawe, gdzie to nas wszystko zaprowadzi. Nie przygotowałem cytatu. Chciałem zabłysnąć jakimś ciekawym cytatem. Wiecie? Wiedzę można posiąść od innych, ale mądrości trzeba się nauczyć samemu. I dla mnie ta mądrość to jest takie dojrzałe przyjrzenie się tej wiedzy, którą już mam w sobie. To jest w zasadzie inteligencja emocjonalna. Umiejętność takiej samoświadomej obserwacji siebie. Trochę też samodyscypliny, nieuleganiu kompulsywnym zachowaniom czy myślom. W tym bardzo mi osobiście pomaga medytacja. I nawet podjąłem się takiego wyzwania detoksu od internetu, że teraz praktycznie odciąłem się od Facebooka.
Jeszcze tam działam sobie na Instagramie, bo on mnie motywuje do tego, żeby uczyć się robić ładniejsze zdjęcia i ujęcia. Tam też uczę się pisać historię i dzielę się swoimi ważnymi takimi insightami. Zostaje mi jeszcze YouTube, którego w zasadzie też będę chciał ograniczyć. Bo chcę skupić się na takiej głębokiej, dojrzałej treści, która pozwoli ludziom naprawdę zrozumieć esencję bycia, a nie tylko vlogować, bo trochę tak za bardzo skupiłem się na vlogowaniu i na takich, bym powiedzieć, przyziemnych rzeczach, które nie mają aż takiego sensu dla mnie w takim długofalowym podejściu do życia, w moich długofalowych celach. No i potrzebuję trochę tak bardziej profesjonalnie to wszystko ogarnąć. Tak, zapraszam was na Instagrama, jak chcecie zobaczyć, na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością, w tej chwili się tak mocno nie angażuję w tą grupę. Postanowiłem, że zostawię ją po prostu dla ludzi, którzy chcą mieć jakiś kontakt ze sobą. Ja potrzebuję trochę odpocząć. Ktoś jeszcze pytał, jaki jest kontakt do mnie. Tak, kontakt jest na maila projektfindyourself@gmail.com. Możecie też dostać się do mnie przez stronę internetową projektfindyourself.com.pl. Tam są formularze kontaktowe, możecie wypełnić, napisać. Także ten. Ostatnio przygotowałem też nowy kurs afirmacji, tym razem na platformie Udemy, nie na Kuwi. Próbuję wypróbować coś nowego, także możecie sprawdzić, zobaczyć. Bardzo fajna wiedza, nawet się nie spodziewałem, że tak to wyjdzie. Też gdzieś tak z tyłu głowy byłem sceptycznie nastawiony co do afirmacji, ale powiedziałem takie fajne rzeczy w tych nagraniach, w tym kursie, że się no nie spodziewałem się, że ta wiedza gdzieś tam była we mnie ukryta. Może komuś pomoże. Ja nie twierdzę, że afirmacje całkowicie przeprogramują twój mózg, ale mogą coś zasugerować, więc może to pomóc tobie po prostu bardziej poczuć siebie i zintegrować jakąś część siebie, która gdzieś tam ci lata w głowie, ale nie wiesz, co z nią zrobić. Także polecam zobaczyć. Dzięki serdecznie za to, że obejrzeliście to wideo. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.